Siemanko, siemanko, z tej strony Rafał z MotorW. Oczywiście dzisiaj jestem dla Was kolejną motocyklową nowością i teraz sami pewnie zauważycie, widzimy się prawie codziennie, bo ten sezon 2024 już jest naprawdę w powietrzu. Już myślę, że pierwsi rajderzy już dawno wyjechali na drogi, no ale ci, którzy jeszcze nie mają maszyny, no to myślę, że powinni się zacząć właśnie teraz rozglądać, bo już niedługo naprawdę stanie będzie niesamowite, ciężko będzie cokolwiek fajnego dorwać. No ale do rzeczy, jeżeli gdzieś tam poszukujesz fajnego turystyka w nieco, myślę, że takim okresie, budżecie, no to myślę, że Honda Varadero 1000 to jest taki motocykl już legendarny, no i wbrew pozorom na tyle mocno przez wszystkich chwalony, że nawet te starsze egzemplarze no faktycznie trzymają cenę, ale to wciąż jest cena taka, bym powiedział, znośna na takim normalnym poziomie, w jakim powinny kosztować motocykle z tych roczników. No i myślę, że Varadero 1000, które za mną stoi, jest świetnym tego przykładem. Jeśli szukacie czegoś fajnie przygotowanego do sezonu, przy którym nie trzeba na start od razu jakiegoś serwisu aplikować, no to Varadero może być dla Was. Usiądźcie sobie wygodnie, a ja już teraz zapraszam Was na krótką prezentację z Hondziną w roli głównej. Zobaczcie sami, Honda XL 1000 model Varadero, wszystkim dobrze znane wiaderko. Bardzo duży, taki bym powiedział, motocykl typu ciężkie enduro, tak bym to chyba nazwał. Ale rzeczywiście bardzo przez wszystkich chwalony, myślę, że bardzo znany model. Tak naprawdę pod względem pieca tutaj mamy potencjał przebiegowy na grubo powyżej 100 tysięcy km, więc tak naprawdę potencjał jest ogromny, ale nie ukrywam, że skusiliśmy się na to Varadero też z tego względu, że raz, że ma fajny, niski przebieg, ale też jest całe w oryginale, co myślę, że także w tych turystycznych motocyklach ciężko się zdarza. I to, że jest w oryginale, to jedno, ale to jest motocykl całkowicie bezwypadkowy i po prostu ładny, no bo to, że w oryginalnych plastikach, no tam to mogą one być oryginalne, ale brzydkie. Gdzieś tam już 100 razy zajechane, tak samo jak wszystkie pozostałe elementy. A ten motocykl jest taki naprawdę, no jak na 24-letni motocykl, to jest świeży. Uważam, że naprawdę jak na też Varadero, bo już trochę ich oglądaliśmy, no to też jest, myślę, że taki godny polecenia motocykl. I gdzieś tam, gdzieś się na mnie spojrzy, to on taki jest, bym powiedział, fajny, świeży i rzeczywiście myślę, że może to być całkiem fajna dla Was oferta, no ale przede wszystkim, no bo to interesuje Was na pewno najbardziej, to jest motocykl przygotowany do drogi. Zaraz oczywiście rozwinę ten temat, powiem, o co w tym wszystkim chodzi, ale zacznę od tego, że MotorW to jest firma, która zajmuje się sprzedażą motocykli, jak się pewnie domyślacie, prowadzimy też swój serwis motocyklowy, do którego gorąco zapraszam. No i taką dobrą sprawę, my już z roku na rok staramy się tą poprzeczkę podnosić coraz wyżej i motocykle, które tutaj Wam prezentujemy, to jest raczej taka wyższa półka maszyn, co więcej, to są motocykle właśnie przygotowane do sezonu. Słuchajcie, gdzieś tam od początku. Varadero, który przed Wami stoi, to jest motocykl z rocznika 2000. I tak, motocykl jest całkowicie bezwypadkowy. I to jest rzecz, którą napiszemy Wam na fakturze. Co za tym idzie, tak jak Wam wspomniałem, motocykl jest cały w oryginale, cały tylny zadupek, zbiornik paliwa, te boczne owiewki, błotnik z przodu, czacha. To wszystko jest seryjne od nowości. Oraz po prostu jest seryjnie, ale ładne. Czyli tam same te naklejki też po bokach są fabryczne. I obchodząc dookoła, wierzcie mi, że ciężko znaleźć jakiś taki mega defekt. Faktycznie, no wiadomo, motocykl gdzieś tam swoje lata ma, więc coś tamkolwiek się można znaleźć, ale nawet chociażby pod względem lakieru. Zobaczcie, jak on fajnie wygląda. On się w ogóle, teraz tego nie widać, ale on w sensie się tak minimalnie mieni, bo to jest taki metalik, ale taki bardzo chyba symboliczny. Zobaczcie nawet gdzieś tam naklejki na zbiorniku takie od nowości. Naprawdę wygląda to zdrowo i wstydu nie ma, jak ja to zawsze mówię. Naprawdę na oryginalne lusterka od nowości. Jakiś to mały deflektor tu sobie na szyby założył, ale myślę, że całokształt jest naprawdę taki godny. Druga rzecz, no to co tutaj Wam wspomniałem, z niskim przebiegiem. Niski, no oczywiście pojęcie względne, bo pewnie wiadomo, fajnie jakby to było przebieg 20 tysięcy, no ale trzeba też być realistą. 58 tysięcy przebiegu, co jak na Varadero myślę, że jest naprawdę jeszcze takim przedbiegiem, jeszcze śmiało tych kilometrów sporo, myślę, że możecie natrzaskać. Ten przebieg także Wam napiszemy na fakturze. Trzecia rzecz, motocykl jest po serwisie, dostaniecie u nas taką książkę serwisową, gdzie będzie wpisane, co zrobiliśmy. Tak bardzo w skrócie. Mamy takie podejście, że przygotowujemy te motocykle do takiego stopnia, żeby każdy nowy właściciel po prostu mógł na to wsiąść i od razu jechać. Tak też było w tym przypadku. Z racji, że motocykl swoje lata ma, no to faktycznie coś tam do roboty było i wcale nie tak mało. Tutaj zdecydowaliśmy się na wymianę oczywiście takiego typowego serwisu olejowo-filtrowego, nowy olej w silniku, zalany motulem, 10W40, nowy filtr oleju, nowy filtr powietrza. Wymieniliśmy też akumulator, żeby rzeczywiście jakby to
ten motocykl znowu tego prądu miał sporo, więc akumulator także jest nówka sztuka. Zrobiliśmy cały serwis układu paliwowego, czyli czyszczenie zbiornika paliwa, ze starego paliwa, czyszczenie gaźników z regulacją pełną, z synchronizacją gaźników. Filtr paliwa także wymieniony, do tego regulacja zaworów, nowe świece, więc cały ten układ paliwowy został ogarnięty. Na tyle fajnie, że ten motocykl po prostu teraz przekręcamy kluczyk, palimy i można tym jechać. Naprawdę bardzo się sympatycznie tym jedzie, nawet przy tych prędkościach około 150 na godzinę, bo sami też robimy zawsze próby. Motocykl fajnie, pewnie się prowadzi, nigdzie nie ściąga, więc zawieszenie proste, rama, tak samo tu żadnych kombinacji nie było. Więc tutaj o tyle fajnie, że często Varadero, no one faktycznie, większość nawet tych w internecie, one są sprawne i jeżdżą, ale potem się okazuje, że zaraz ciężko palą, ciężko się wkręcają, no bo te gaźniki czasem lubią stwarzać problemy. Tutaj macie to wszystko ogarnięte, więc na start nie dochodzi Wam nic. No i co? My do motocykla też wystawiamy oczywiście fakturę zakupu, więc jesteście zwolnieni z opłaty skarbowej. Co więcej, robimy też kompletne kwity do rejestracji. Czyli Wy po zakupie takiego motocykla u nas idziecie potem bezpośrednio do Wydziału Komunikacji, robicie ubezpieczenie i koniec. Czyli całkowity koszt rejestracji to 120 zł. Od ręki dostajecie blachę, po wyjściu ubezpieczenie i koniec. Więc 120 zł za rejestrację, za ubezpieczenie podejrzewam, że max 180, chociaż myślę, że nawet mniej, więc macie 300 zł i po wszystkim. Więc naprawdę to też jest na plus. No i jeszcze kolejna rzecz, słuchajcie, zanim to zapalę. Motocykl możecie też kupić na raty, to jest jedna rzecz. Zapraszam Was serdecznie do nas, do Żardowa, Motor Wuja, Śminowa 20. Zbijemy sobie piąteczkę, pogadamy o motocyklach. Będziecie mogli też przymierzyć, przejechać się tą maszyną. Potwierdzić sobie też przy okazji to, co mówimy. Ale jeżeli gdzieś tam, nie wiem, nie macie czasu, nie chce Wam się, nie macie transportu, to też żadna przeszkoda. Możecie zamówić sobie oględziny takiego motocykla pod swoim domem. I tak na dobrą sprawę wystarczy, do nas zadzwonicie. Powiecie, skąd jesteście, my Wam transport tego motocykla wycenimy przez telefon. No i tak na dobrą sprawę, to Wy z góry płacicie tylko za sam koszt transportu. Całą resztę za motocykl dopiero na miejscu u siebie pod domem. Jak już taką maszynę sobie zobaczycie i stwierdzicie, że ją bierzecie. Więc myślę, że to też jest taka uczciwa oferta w obie strony. Gorąco też do niej zachęcam i zapraszam. No i co? Z fajnych rzeczy oczywiście motocykl jest wyposażony w stopkę i boczną, i centralną, bo wiem, że nie wszystkie Varadero tą stopkę centralną miały, to też myślę, że jest zdecydowaną jakby podstawą. Regulowana ta szybka, tak jak Wam wspomniałem, możecie sobie wysunąć jeszcze ten deflektor bardziej, szybka MRA, jest też jakiś tam fajny gadżet, żeby się sobie tą szybę po prostu przesunąć bardzo wysoko, żeby od tego wiatru Was chroniło trochę bardziej. No i co, no nie ma co przedłużać, kluczyk przekręcony, oczywiście kluczyki 2, klikam zapłon. Oczywiście sanie bardzo fajnie dostępne, macie to sanie tutaj z poziomu dłoni, więc nie trzeba się nigdzie schylać. I sami zobaczcie, jak to ładnie pracuje. Naprawdę luks. Słuchajcie, zapraszam Was serdecznie. Mam nadzieję, a wręcz jestem pewien, że już niedługo do usłyszenia, może nawet do zobaczenia. Lewa w górę. Trzymajcie się ciepło. Hej!